Donaldzie, nie obawia się pan, że sam pan nie dożyje emerytury? Żeby sprawa była precyzyjna, chciałem rozpatrzyć pewną kwestię, że są juwenalia, bawmy się, nie róbmy rewolucji z czegoś, co jest tendencją ogólnoeuropejską. Czy zorganizowanie w Polsce Euro 2012 przyczyni się do pańskiej popularności? Szanowny panie, mi się wydaje się, że Euro 2012 na pewno będzie możliwością, żeby zareklamować się, żeby zareklamować się, żeby można było zniszczyć stary kolektyw, ale żeby się bawić się. I mam nadzieję, że Polska zdobędzie mistrzostwo Europy i że będzie mistrzem Europy. Ale czy to prawda, że nie będzie nic z tego? Mi się wydaje, że to... są plusy dodatnie i plusy ujemne tego całego euro, ja zrobiłem dużo dla euro, ja zrobiłem najwięcej, kto zrobił więcej? Ale się mówi, a Wałęsa ma euro w dupie, a on się tym nie interesuje, a on się już obłowił, on staruszki prześladuje, ja zrobiłem dużo, ja zrobiłem najwięcej, kto zrobił, tylko kto inny robi, a kto inny wypina pierwszy do orderów. Prosimy o pozdrowienie czytelników portalu tarnów.net.pl. No więc Czesiu chciałby pozdrowić wszystkich... wszystkich... kogo? Czytelników portalu tarnów.net.pl. Ha, ha, ha. Okej. Okay.